i on jeszcze ma szansę walczyć o kryształową małą kulę za Puchar Świata w lotach, ale także pewnie będzie chciał daleko odlecieć, potrafi mocno wyjść, ale skok i ustał! Poza granicami pojmowania nawet mojego trenerskiego, nieprawdopodobnie daleko, przecież to już tutaj za tą ostatnią kreską zaczyna się całkowicie prawie wypłaszczać. Bardzo dobrze, jak pewnie ustał. Bardzo dobrze, tak, doszedł do końca, czyli nie wycofał się, bo wtedy spadłby z bardzo wysoka, doszedł z dochyleniem do końca i stąd tak się śliznął tylko tam za tą ostatnią linią, proszę, nic się długo, nie wycofuje, długo, po prostu tak. Tak, i ustał na szeroko, tak, na pół wyprostowanych nogach. Gdyby doprowadził do ugięcia kolan głębiej, prawdopodobnie wgniotłoby go, tu przecież działa straszna siła odśrodkowa, a on spadł z wysokości w pionie licząc około 120 metrów. Niebywałe. A więc odzyskuje swój rekord świata. No i... Happonen sto Hautamäki siinä kuuden kärki. Ja Antonin Hajek. Kevytrakenteinen, hyvä liitäjä, jonka suoritukset ovat olleet myös erinomaisia kahden kilpailupäivän aikana. Nyt näyttää siltä, että Hajekille on kyllä tarjolla vahva vastainen virtaus. Sauner ei ole saanut lähetkään näin hyviä vastaisia virtauksia. 223,5 metriä. Tämän päivän ensimmäisellään Hajek tulee korkealta ja hiitelee pitkälle 230 metrin paremmalle puolelle. Tätä tuuli jo lupasi. Se oli selvä. Hajek hyppää oman ennätyksensä. Entinen oli 228,5 metriä. Ja nyt peräti koko kilpailuviikon pisin hyppy 236 metriä. Puolilta 19. Tšekin Antonin Hajek. 236 metriä. Hajek on kiilaamassa itsensä 10 parhaan joukkoon. Sen verran hyvä hyppy tämä oli. Ja kuten näette, korkealla ilma on välissä varmasti 15 metriä tuolla lakipisteessä, kun Hajek liitelee ja sitten alastulo. Se on tasajalkaa valitettavasti tähän pitkään hyppyyn, mutta eihän siinä mitään väliä. Jirutek ja kumppanit valmentajalavalla tuulettavat. Ykköstila Antonin Hajek. 203,5 metriä, 210,5 metriä, 223,5 metriä ja 236 metriä neljännelle. Szans na medal. Simon Amann. Rekord świata? Czy nie? Wszystko z niego spadło. Złoty medalista Marcin Kinzler, 236,5. Po raz piąty bije rekord życiowy. Drugi wynik w historii po rekordzie Rumorena. Poprawił nawet Antonina Hajka. I to z jakiej niższej bramki. No nie ma wątpliwości, kto tu jest najlepszym skoczkiem świata. To w ogóle zapomnijmy o czymkolwiek, o kimkolwiek innym. Jest tylko Simon Amann. Dwa dni takich emocji. I 40. No przegrał Małysz niestety z Jakobsenem nieznacznie, ale 40, no ale ten skok 211,5 przy tym, co prezentowali teraz ci dzisiaj, to jest naprawdę Jakobsen, Schillenzauer, Amann, nawet Kraniec, Morgenstern. Mistrz świata. 935 punktów. Niewiarygodna nota. 25 punktów przewagi ponad nad Schillenzauerem. No więc podium szwajcarsko. Trzeci złoty medal w historii dla Szwajcarów. Dwa Walter Steiner złote, jeden srebrny. Simon Amann pierwszy złoty. No nie wiadomo, bo mówił, że może się wycofa, ale miejmy nadzieję, że nie, bo byłaby to strata dla światowych skoków ogromna. No nie obronił złotego medalu. Był rekordzistą świata niespełna dwie godziny. Czy odbierze Matti Hautamäkiemu rekord? Czy będzie w stanie?
trzeci w sobotnim konkursie. Bjørn Einar Rumoren odebrał! Odebrał! Rekord! Rekord świata! Fantastycznie! Niewiarygodny! 230 ile? 7-8 metrów! Coś nieprawdopodobnego! 239! Bjørn Einar Rumoren i jego wspaniały taniec! Brawo, brawo, brawo! Fenomenalny skok! A ja mówiłem, że 240, może za rok, może za dwa. A to prawie już dzisiaj. Bjørn Einar Rumoren. No Matti Hautamäki odebrał rekord świata na 10 minut. I on prowadzi. A nieprawdopodobne wynik. Jest samowicie straszny. I Bjørn Einar Rumoren, no może stanąć na podium. Jeszcze zostało ich czterech, ale to co zrobił teraz norweski skoczek. No to jest wydarzenie jak skok Timona. To już nie ma dalszych odległości. Ostatnie odległości, jaką zaznaczyli Słoweńcy, jest 240 metrów. Dalej nie ma skali, 241, 2 i tak dalej. No więc Andreas Wittgenstein. Metrów, tak, pierwszej serii. Pierwszej serii. Najdalej. Czy tutaj nie zaskoczył. Czeka, czeka. Tak długi skok, tak długi skok dla niego. Ale popatrz, no, troszkę mi się obawiał. On może daleko skoczyć, pozostanie jeszcze Ljokelsej. A Holen w powietrzu. Wszyscy zadarli głowy tutaj, gdzie będzie lądował. Ta! Nie, o Jezu. To jest właśnie. Ale to, uderzył głową. Obawiałem. Uderzył głową. Przeskoczył skocznie. Uła! Być, nie wytrzymać tego kręgosłupa. 240 metrów. Może szczęśliwie być tylko, nie wiem, potężne stłuczenie, ale miejmy nadzieję, że nie kręgosłup pokazuje, że... Ale rusza rękoma. Daleko! I no, on już chyba tu wiedział. Bijał te narty w zeskok, żeby... On, ale myślę, że jest chyba dobrze, mimo